Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Motywacja i determinacja. To słowa XXI wieku. Są bardzo modne i odmieniane przez wszystkie przypadki. Musisz być odpowiednio zmotywowany, żeby osiągnąć cel. Oby nie brakło Ci determinacji, żeby wspiąć się na szczyt. Pamiętaj, że motywowanie pracowników każdego dnia jest bardzo ważne. To słyszymy na okrągło. Trzeba jednak zauważyć różnicę między motywacją a determinacją. Myślę, że warto rozumieć rozróżnienie między motywacją a determinacją. Aha. Motywacja to jest to, co pozwala Ci zacząć. Czyli myślisz sobie, chcę świetnie grać w piłkarzyki, chcę schudnąć, chcę mieć lepszą pracę. Masz motywację, która pozwala Ci ruszyć. Ale potem w grę wchodzi determinacja. Czyli to, co pozwala utrzymać działanie i je doprowadzić szczęśliwie do końca. Myślę, że wiele osób ma motywację. Znaczy każdy chciałby, nie wiem, umieć grać w piłkarzyki, świetnie mówić po angielsku, świetnie wyglądać. Ale to, czego nam brakuje, to determinacji. Sylwia Królikowska, trener biznesu, psycholog, niania menadżerów radzi, jak pielęgnować w sobie determinację. Po pierwsze zadaj sobie pytanie, czy tego naprawdę chcesz. Mhm. Czyli to, co będziesz za chwilę kontynuować, czy naprawdę tego chcesz, czy po prostu czujesz, że wypada, albo to jest pomysł kogoś innego, twoich rodziców może, bo jeżeli to jest twoje, to napędza cię tak zwana motywacja wewnętrzna. Czyli robię to, bo to lubię, bo mnie to kręci, bo mnie to podnieca, bo czuję, że to jest dla mnie wartościowe. Więc po pierwsze zadaj sobie pytanie, czy to jest na pewno twoje i czy na pewno tego chcesz. Po drugie, sprawdź, czy ten cel jest w ogóle realny. Bo ja mam wrażenie, że ludzie często poddają się, bo cel jest nierealny. Mhm. Ktoś mówi sobie, w miesiąc będę mistrzem gry w piłkarzyki. No to jest nierealne, normalne, że się szybko poddasz. Więc ustal sobie realistyczny cel i też podziel ten cel na takie mniejsze etapy, żeby robić taki punkt kontrolny, czy to, co robię, zbliża mnie w dobrym kierunku. Mhm. Bo to Ci da motywację. To jest tak jak z dietą. Jak sobie ustalisz, że na przykład chcesz schudnąć 5 kilo i sobie sprawdzasz co jakiś czas i widzisz, że chudniesz, to Ci daje energię. To Ci daje energię. Postępy Ci dają energię. Mhm. Więc ustal sobie realistyczny cel, podziel go na mniejsze i sprawdzaj, czy są postępy, bo to Ci da dodatkową energię. A jak jest z tym, bo ja też się spotkałam z teorią, żeby sobie zapisać na przykład to właśnie, że chce się zapisać na jakiś kurs piłkarzyków na kartce, pokazać to większej ilości osób. To już chodzi tu chodzi już o deklarację, o taką publiczną deklarację, bo trudniej nam się później z tego wycofać. Bo no jak właśnie publicznie powiem, że będę to się uczyła, wstyd, to już nie? Później trochę wstyd. To już trochę wstyd. Też to działa, jak najbardziej publiczna deklaracja też działa. Fajnie też jest mieć wsparcie. Wiesz, czyli na przykład jeżeli uczysz się grać w piłkarzyki, to dobrze, żeby twój partner, partnerka, przyjaciółka też grali z tobą, będziecie się wzajemnie wspierali, więc dobrze jest zaczynać pewne aktywności z przyjacielem, jakiekolwiek wsparcie mieć. Warto też zaznaczyć podział motywacji. Dzielimy ją na wewnętrzną i zewnętrzną. Ta wewnętrzna wynika z naszych potrzeb, z naszych własnych pragnień. Motywacja wewnętrzna powoduje, że realizujemy działania, w wyniku których niekoniecznie osiągamy korzyści materialne, a satysfakcję daje nam już samo osiąganie celu. Natomiast motywacja zewnętrzna opiera się na czynnikach pochodzących z zewnątrz, na przykład takich jak pieniądze. Zarabiamy, bo chcemy sobie sprawić przyjemność. Zarabiamy, bo musimy opłacić rachunki. Dlatego też w tym rodzaju motywacji elementem stymulującym nas do działania jest zdobycie nagrody, czyli na przykład w tym wypadku wypłaty, a nie sam proces, który nas do niej doprowadzi. Świadomość ewentualnej kary lub straty, na przykład obniżenie premii w wyniku niepodjętych działań, może być też czynnikiem motywującym. Jak zauważa Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski i mistrz świata, żeglarz sportowy, każdy musi dać sobie przyzwolenie na takie dni, w których po prostu nam się nie chce. I trzeba taki stan rzeczy zaakceptować. Po pierwsze trzeba to zaakceptować i zrozumieć, że czasami są dni, kiedy bardzo nam się chce, ale czasami jest tak, że brakuje nam motywacji, chęci do działania. Te momenty zwątpienia są. Dla mnie najważniejsze nie były sukcesy sportowe. Wiadomo, w sporcie głównie o to chodzi, ale tak naprawdę droga i ścieżka. Ja wyznaczając sobie cel, chociażby nie wiem, zdobycia Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, zastanawiałem się, co muszę zrobić i nad jakimi elementami zapanować, żeby ten cel osiągnąć. I to nie jest powiedziane, że oczywiście ten cel muszę osiągnąć, ale robię wszystko, żeby być gotowym, żeby jak stanę na starcie, to żeby to mi wyszło. I w momencie, kiedy ma się to marzenie, ten cel, jest wokół nas są też osoby, które nas wspierają. Nie jesteśmy zostawieni sami sobie, ale jeżeli wcześniej zadbamy o to, żeby nasi najbliżsi, nasi rodzice, dziewczyna, chłopak, mąż, żona,
żeby także w tym uczestniczyli i żyli, to w takich momentach, kiedy jest to zwątpienie, to bardzo często można też na nich liczyć. A z drugiej strony też patrząc, jeżeli skupimy się na tym, co mamy do zrobienia, a nie tylko myślimy o tym ostatecznym celu, to na pewno też można, to może nam pomóc. W chwili zwątpienia też polecam zawsze ostudzić emocje, nie podejmować decyzji, co dalej pod wpływem emocji. Ja tak zrobiłem po igrzyskach w Sydney, że decyzję o tym, czy chcę kontynuować dalej żeglarstwo i sport, czy zająć się zupełnie czymś innym, nie podejmowałem od razu po powrocie z Australii, gdzie zająłem niestety czwarte miejsce i to była moja wielka porażka, bo miałem szansę tam zdobyć medal. Tylko dałem sobie wręcz 2 miesiące, zapisałem w kalendarzu dzień, kiedy zacznę znów myśleć, co chcę dalej robić. Ponieważ prawda jest taka, że jak podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, czy to tych negatywnych, czy bardzo pozytywnych, to faktycznie się tam dużo złych rzeczy może wydarzyć, albo te decyzje mogą być błędne. A miał Pan momenty zwątpienia w swojej karierze, zwłaszcza na początku? Jeżeli tak, no to jak sobie Pan z tym radził? Tak, na pewno miałem wiele takich momentów. To jest, myślę, że coś naturalnego, szczególnie wtedy, kiedy trzeba pójść na trening, kiedy no się nie chce, albo koledzy i koleżanki robią coś innego. Natomiast tutaj znów duża rola moich i zasługa moich rodziców, bo oni w takich momentach mnie wspierali, zachęcali, podpowiadali, wręcz czasami mówili, do niczego nie zmuszając, ale właśnie, no co, Mateusz, no zastanów się, popatrz, jakie masz fajne, ile z tego jest przyjemności. Dzisiaj może będzie faktycznie ciężki trening, ale pomyśl o niedzielnych regatach. Ja wtedy, ojku, fajnie, mam regaty przed sobą. Oczywiście, że pójdę, nawet jak pada deszcz, nawet jak jest to ciężkie do, że tak powiem, do zrealizowania, to zawsze miałem tą przyjemność. Pierwsze Mistrzostwo Świata zdobyłem w wieku 23 lat. I dzisiaj mają 46 lat, jestem aktualnym mistrzem świata. Come on, 23 lata na wysokim poziomie. Oczywiście po drodze było mnóstwo porażek, przeszkód i tak dalej, ale że jestem w stanie utrzymać wysoki poziom i być sprytnym, mądrze podejmować decyzje i układając tak swój program, że jestem w stanie nadal być najlepszy na świecie w danej klasie żeglarskiej, to jest dla mnie sukces. Umiejętne rozwijanie motywacji wewnętrznej oraz połączenie jej z zewnętrznymi bodźcami pozwoli Wam uzyskać długotrwałą motywację do działania. Człowiek całe życie szuka sposobów na pokonywanie wewnętrznych barier, na pokonywanie głosu, który mówi: nie rób tego, odpuść sobie, ale cały czas nie ustawajcie w poszukiwaniu, dacie radę. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.